Nie wiem, czy też masz takie wrażenie. Tu jest wszędzie, że oni po prostu specjalnie to zrobili. Tak. To są ludzie, którzy po prostu postanowili umrzeć yy, nie bardzo wiadomo za co, w imię czego i tak dalej. Pierwsza rzecz. To nie byli ludzie, którzy postanowili umrzeć. Nie powinno się tego robić, nie powinno się rozpoczynać programu od cytatu, ale co tam? Spróbujmy. Tylko Kościół katolicki wierzy w takie bzdury jak beatyfikacja. Dziś porozmawiamy o najbardziej kontrowersyjnej beatyfikacji, nawet nie ostatnich e, miesięcy, tylko chyba ostatnich e, lat rodzina Ulmów. E, właściwie historię rodziny Ulmów. Większość z nas już zna, jeśli nie z telewizji, to z radia, z różnego rodzaju artykułów. artykułów. Naprawdę tego było bardzo, bardzo dużo. Rodzina Ulmów, która poświęca życie swoje, rodzice poświęcają swoje życie i poświęcają życie swoich dzieci. Mamo tego, mama poświęca także życie dziecka, które nosi pod swoim sercem. No i wylało się, to, co się wylało w internecie. Nie wiem, może... Co zazwyczaj w internecie wylewa się. Dokładnie. Wiesz co, a ja sobie pozwolę jeszcze na, na, kilka, na kilka takich no dawaj, komentarzy. Dawaj, no możemy się poprzerzucać. Ja też mam trochę. Bogu niech będą dzięki za ich rozstrzelanie, na przykład... Watykańscy okupanci, na przykład Kościół kolaborował z Hitlerem. No, informacje dotyczące tego także Żydów, tego jest naprawdę moc. Informacje także dotyczące Polaczków. No i można by było tak wymieniać, wymieniać i wymieniać. Przerażające dla mnie jest to, że wśród tak wielu wpisów było tak wiele wpisów właśnie e, negatywnych. Właściwie, jakbym powiedziała, negatywne. Komentarz negatywny to jest taki komentarz, że jeszcze można dyskutować. No nie, to po prostu się wylało. No, wylało się szambo, no nie, no nie bójmy się tego słowa. I ja nie jestem. Ja się zastanawiam, czy to jest kwestia tego, że to chodziło o rodzinę Ulmów. To znaczy? To znaczy, ja mam wrażenie, że. Nie będę odbiegał od tematu, bo dzisiaj rozmawiamy na temat beatyfikacji rodziny Ulmów i te wszystkie trudne pytania będziemy sobie pewnie zadawać. Ale ja mam wrażenie, że w tej chwili wylewanie szamba w internecie to jest, to jest hobby bardzo wielu osób. I to nie jest kwestia tego, czy to będzie dotyczyło rodziny Ulmów, czy to będzie dotyczyło czegokolwiek, czegoś dobrego, czegoś złego. Polityki, mediów, yy, muzyki, artystów i tak dalej, i tak dalej, to nie ma znaczenia, według mnie. Po prostu leje się, szambo, jak już trzymam się tej terminologii, yy, na grubo, bo ludzie się czują, po pierwsze, anonimowo, bo się nagle na wszystkim znają, czyli no im tak, mniej wiem, tym znamy. bardziej się mhm. wypowiem i tak dalej, i tak dalej. Yy, I po prostu mogę, bo mam taką szansę, to się wypowiem, to, 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 to dokopię temu, dokopię tamtemu, dokopię trzeciemu. To nie ma znaczenia, i wydaje mi się, że. No, tak bardzo szczerze mówiąc, to ja bym. Znaczy, to, co chcę powiedzieć, że te wszystkie okropne komentarze, bo właśnie negatywne to jeszcze tak jak sama, bardzo mi się to podoba, z negatywnymi jeszcze można rozmawiać. Tak. tak. One są często to jeszcze merytoryczne i jest w ogóle. I, i słuchaj, tak. jest pole do dyskusji. Tak, natomiast tutaj w niektórych, no, niektórych po prostu. Po... Żeby nam nie zablokowali filmu, żeby nas nie zdjęli, to nie mogę nawet zacytować konkretów. Także mogą sobie Państwo tylko dośpiewać, co tam było. Myślę, że to, to się po prostu wylewa wszędzie i przy tej okazji, o, beatyfikacja Aha, rodziny Dobra, no jedziemy, to dawaj, dawaj, tu, dobry mhm. temat, nie? Gdzie był Bóg? Dlaczego oni tam, nie wiem, podjęli to dlaczego taką ten Bóg ich nie ocalił? Czemu Bóg ich nie ocalił? Czemu Bóg na to pozwolił? A w ogóle, jaki Bóg? W ogóle, o czym wy mówicie? Nauczycie się myśleć. Hipokryci i tak dalej. No, to dużo tego jeszcze Ja jest. Tak, to jest właśnie te przerażające, że tych takich okrutnych komentarzy jest cała moc. Ja całkiem niedawno uczestniczyłam w takiej konferencji dotyczącej hejtu w internecie. Jeden z profesorów powiedział, że bardzo, bardzo taką mądrą, dla mnie to po prostu było odkrycie, że hejterowi nie chodzi o przedstawienie. Prawdy, jemu nie chodzi o zafałszowanie rzeczywistości, nie, jemu chodzi o to, żeby po prostu coś napisać. Oczywiście. Coś, co będzie kontrowersyjne, coś, co gdzieś będzie też innych hejterów angażować. No i właśnie to, to będzie ta, ta spirala, to będzie ta kula śnieżna, która się będzie, będzie nakręcać. Jeden z komentarzy: za co mamy dziękować Bogu? Za pogrom Żydów, czy za to, że ktoś zabił rodzinę, która miała ich chronić. Naprawdę nie mamy za co dziękować Bogu. Za sadyzm, no i. Widzisz, jest pewien problem, ponieważ sama ta uroczystość była przepiękna. Chociażby też ten cały proces, który, który dział się na naszych oczach i modlitwa beatyfikacyjna. I to wszystko naprawdę, co działo się kilkanaście dni wcześniej. I to ile ludzi tam przyjechało na beatyfikację. To jedno, to ten obrazek, który ja chciałabym zachować w swojej pamięci. Natomiast kompletnie nie rozumiałam tego, dlaczego dokładnie w tym samym czasie pojawiają się takie informacje dotyczące. No dobrze, no, kobieta nie może dokonywać aborcji, tak? A co robi. E, co robi e, ulmowa, tak? Co, co ona robi? No. no. no, no ja... No dobra, ktoś wskazuje powie... Wskazuje swoje dzieci na to ten, to ten katol, to ten, co tam w Salwenet gadał. Ja, ja, niech sobie tak mówią, ale no nie da się zestawić Wiktorii Ulmy i, i tego, co, co robi jej ro, z rodziną z aborcją. Ja myślę, że pierwsza... Ale wiesz, że dokładnie takie komentarze tak, i też takie tylko, argumenty padały. Tylko teraz, dobrze, no jeżeli chcemy płynąć na fali komentarzy, no to możemy po prostu dowalić teraz głupimi komentarzami... Mhm kontrę. Albo zacznijmy po prostu rozmowę merytoryczną na ten temat. Pierwsza i podstawowa rzecz. Bo te wszystkie komentarze, które tutaj... No dużo, tak, dłużo, no jest dużo, jest dużo, dużo tego no jest. No, tak? Nie, Możemy tak rozkładać Państwo, te jest, kartki. Jest i jest. No, mamy się nimi. Mhm. Ale chodzi o to, że z tego wszystkiego wyłania się obraz. Oczywiście wiem, że to jest hejt i to nie są ludzie, którzy jakoś mocno myślą zanim coś napiszą i tak dalej. jakby Tak. Ale... Nie wiem, czy też masz takie wrażenie. Tu jest wszędzie, że oni po prostu specjalnie to zrobili. Tak. To są ludzie, którzy po prostu postanowili umrzeć yy, nie bardzo wiadomo za co, w imię czego i tak dalej. No, pierwsza rzecz. To nie byli ludzie, którzy postanowili umrzeć. No jakby, jakby, no nie wiem, bo dla mnie to jest tak oczywiste. Jakby łatwo wylać, jak to się mówi, dziecko z kąpielą i zapomnieć o tym. To nie są ludzie, którzy przetrzymywali... Przetrzymywali nawet słowo nie jest ładne. Ukrywali rodzinę żydowską. Owszem, z tyłu głowy, głowy zdawali sobie sprawę, że mogą to przypłacić życiem. Ale przecież tego nie planowali. To nie było tak, że oni, o, dobra, weźmiemy Żydów, rodzinę żydowską ocalimy, a jak przyjdą, nie wiem, naziści czy ktokolwiek inny, bo tak naprawdę ten, który ich sprzedał, to był tak naprawdę yy, Czechem, yy, no, to, no to trudno, to umrzemy. No, nikt nie zakłada tego złego. Jak człowiek wychodzi z domu rano do pracy, to nie zakłada, że go, nie wiem, potrąci samochód na pasach, albo że będzie miał stłuczkę i przez nią nie sto. albo że mu ucieknie autobus. No, nikt nie zakłada niczego złego, tylko każdy z nas raczej patrzy pozytywnie. No, chyba, że ktoś jest pesymistą po prostu razy milion, no to rzeczywiście będzie w ten sposób patrzył, ale to są raczej odosobnione przypadki. Natomiast kiedy cokolwiek podejmujemy, to liczymy się z tym, że będzie dobrze, że. Że to się uda. Że to się uda. No tyle wiemy A tutaj też tutaj z tych o sobie, komentarzy prawda? wynika, że oni po prostu jakby wpisane mieli, że oni jakby do tego dążyli. Wiesz, no ludzka głupota, nie przemyśleli, nie dość, że rodzina żydowska zginęła, to jeszcze zginęli oni razem ze swoimi no, Myślę, dziś... że oni mieli to bardzo mocno przemyślane. Mhm. Zresztą, no znowu, bo... Ja przepraszam za te emocje, bo ja się trochę Wiesz co, nakręcam. No tak, no bo poczytaliśmy trochę tych komentarzy. Tak, więc ja się trochę nakręcam i cały czas mam wrażenie, że ten hejt, który się ta wylewa, to nawet nie jest wrażenie, to jest pewność. Mhm. On się wylewa od ludzi, którzy nie zadali sobie trudu, żeby tą rodzinę jakkolwiek poznać. Żeby wiedzieć o tym, że Józef Ulma to był człowiek, który był bardzo odczytany. Mało tego. On wymyślał, to, był, to można powiedzieć, że to był, no dzisiaj byśmy tak powiedzieli, że to był po prostu pomysłowy dobromir. On wymyślał różne rzeczy, usprawniał swoje gospodarstwo, bo był facetem po prostu bardzo szerokich horyzontów. Tak wychowywał swoje dzieci. Wiktoria, która animowała życie w ogóle w Markowej i tak dalej. To nie byli ludzie jacyś prości, zachukani, bo ze wsi to w ogóle nie wiedzieli w ogóle, co się na świecie dzieje. Doskonale sobie zdawali sprawę, co się dzieje. Byli ludźmi, może nie super wykształconymi na jakichś uczelniach, którzy by, na co mieliby papiery, ale to byli ludzie światli, którzy ogarniali naprawdę dobrze sytuację i tak jak powiedziałem, zdawali sobie sprawę z tego, że może tak się stać, że ta decyzja no, będzie miała swoje konsekwencje. Ale nikt tego nie zakłada. To w takim razie zobacz. No to ile było takich polskich rodzin? Które pomagały rodzinom żydowskim. To jest jedna rzecz. Druga, ja nawiążę do tej historii rodziny Ulmów, o której ty, o której ty mówisz, że w wielu kościołach na dwa tygodnie, na miesiąc przed samą beatyfikacją padały takie piękne słowa dotyczące rodziny Ulmów. To znaczy, że to, to nie byli ludzie oderwani, to byli ludzie żyjący tu, teraz, oni mieli swoje sprawy, swoje problemy, ale także tak potrafili wychować swoje dzieci, że stanowili, teraz nazwiemy to bardzo modnie, taką rodzinną drużynę, tak? Yy, że oni wiedzieli, po co oni tutaj są. Że ta ich świętość, ona się rozpoczęła tutaj na ziemi. Nie poprzez ten akt yy, i po, poprzez tę decyzję, którą podjęli finalnie, tak? Tylko, że ta ich świętość zaczynała się tutaj na ziemi. To, co oni robili tutaj. Tak, i jeszcze jedna... Jedna myśl. Dzisiaj, w dzisiejszych czasach, mam wrażenie, że coraz częstszą postawą, na szczęście nie u wszystkich, jest to, że ja chętnie pomogę z tego, co mi zbywa. Ja chętnie pomogę, jak już nie mam nic innego do roboty. Ja chętnie pomogę, jak już, prawda, no, wszystkie możliwości zostały wykorzystane. No nie wiem, to tam. Nie. Prawdziwe dobro można wyświadczyć drugiemu człowiekowi prawdziwie pomóc, prawdziwie okazać serce, okazać miłość, wdzięczność, cokolwiek. Tak naprawdę darem z siebie jest dar z siebie jest wtedy pełny, jeżeli ja coś przez to tracę. A nie Swój pomagam czas... na swoich warunkach, prawda? Tak. Ja nie mówię, że życie, bo jakby, że proszę, żeby mnie ktoś teraz za słówko nie złapał, że oni a poświęcimy życie, to będzie super mhm. dar. Nie o to chodzi dali swój dom, znaczy strych, tak? Na to żyli w ciągłym stresie. Przecież to, to mając rodzinę, ktoś, no właśnie, no i tu cichej też no to świetna sprawa. To mogli żyć bez stresu. Trzeba było nie brać rodziny żydowskiej. No dzisiaj mamy takie czasy, że pewnie dużo ludzi by tak powiedziało, ale z drugiej strony wcale nie, bo ostatnia sytuacja, chociażby z przyjmowaniem uchodźców ukraińskich, okazuje się, że wszyscy Mówi się o tym, że Polacy przy, przyjęli tych uchodźców w domu. To co wam, ludzie, przeszkadza, że tamci też ich przyjęli w domu? No przecież to jest ta sama sytuacja. Okej, okay, nie mamy okupanta tutaj, tak? Mm -hmm. ale, ale to jest to: okazanie serca, okazanie dobroci, żeby ono było pełne i żeby to był naprawdę piękny dar, to on musi mnie trochę kosztować. Ja muszę poświęcić albo swój czas, Owszem, może swoje pieniądze, może sw jakiegoś swojego talentu trochę i tak dalej. Bo jeżeli mnie to nic nie kosztuje, to, to to nie jest jakiś taki super dar. Ja nie chcę bagatelizować, tak, że jak ktoś tam nie wiem akurat nie ma czasu i się czymś zajmie, to że to nie jest ważne. Jest ważne. Ale o ile więcej, no nie wiem, nie wiem, czy to nie będzie demagogia. No ale yy, wychowanie dziecka, no ile trzeba poświęcić, żeby wychować własne dziecko? Ile czasu, ile energii, z ilu rzeczy trzeba zrezygnować w ogóle, żeby okazać miłość drugiemu człowiekowi, temu najbliższemu, przyjacielowi, koledze, koleżance, któremu chcemy coś, no też muszę, nie wiem, no stary, dobra, to dzisiaj tam pomogę ci przewieźć szafę, nie? Miałem tam cień, bardzo dany, ci to pasuje, ale... ale dobra. Dobra. Mhm. Po, wiesz, co poprzekładam, coś tam, no są, są rzeczy ważne i ważniejsze. Nawet to. I, I jakby to powoduje, że ta nasza, ten nasz dar jakikolwiek by był, no jeżeli on nie kosztuje, to on jest pełny. To, to, to naprawdę, dlatego możemy brać przykład z rodziny Ulmów, że właśnie ludzie, którzy mają wielodzietną rodzinę, którzy mają swoje sprawy, którzy żyją w permanentnym niebezpieczeństwie, bo trwa wojna, a mimo to decydują się na to, żeby pomóc jeszcze innym ludziom. I ten hejt, który tu widzę, to naprawdę aż czasami mam ochotę też odrzucić te kartki, bo to jest tak, to, to znaczy, co ty byś zrobił w tej sytuacji, człowieku? Ale wiesz co, nie miałeś tak, że przed beatyfikacją albo w dniu beatyfikacji nie zadałeś sobie tego pytania, jak ja bym się zachował? Bo powiem ci, że ja to pytanie sobie zadałam wielokrotnie przed beatyfikacją, a szczególnie tak mocno jakoś to do mnie dotarło w dniu beatyfikacji. Piękna uroczystość, no błogosławieni, tak? Cała rodzina to też w ogóle to jest fenomen. I moje pytanie jest takie: czy mając dzieci, mając rodzinę, mając na tamte czasy, jako taką stabilizację, choć tej stabilizacji w tamtych czasach no, nie było, czy ja byłabym w stanie poświęcić. To jest życie, bardzo dobre pytanie. Rodziny i swoje. I powiem Ci, że na pierwsze pytanie: czy byłabym w stanie poświęcić życie moich bliskich? Nie potrafię odpowiedzieć, bo trudno mi jest, jako mamie żonie. Natomiast, czy byłabym w stanie swoje życie poświęcić? Łatwiej by mi było na to pytanie odpowiedzieć, choć za każdym razem to Ale powtarzam. Ale wraca pytanie numer jeden. Dokładnie tak. Że masz dzieci i jesteś dla nich mamą. No żoną i jestem do męża, za nie odpowiedzialna, to, to tak? Już nie decydujesz sama o sobie tak. w tym momencie. No tyle wiemy o sobie. Tyle o sobie wiemy, ile nas sprawdzono. Natomiast ja sobie myślę, ktoś powie, że to pewnie takie łatwe tłumaczenie. O, piękne słówka. Ale Myślę, że podstawowym błędem, w ogóle, on się często powtarza w wielu sytuacjach dotyczących jakichkolwiek historii, czy to są historie średniowieczne, czy to są historie starożytne, czy właśnie z II wojny światowej. Zawsze musimy patrzeć na, na tamte wydarzenia przez pryzmat tamtych czasów. Ocenianie wydarzeń, które miały miejsce 70-80. 800 lat temu, z perspektywy dzisiejszego fotela, w którym hmm, sobie wygodnie dokładnie siedzę, dokładnie. jest absolutnie bezsensowne. Tak. I owszem, zasadne jest pytanie, które ty sobie zadajesz, tak, czy ja bym był gotów, bo, bo jakby do tego jakby zmusza trochę sama beatyfikacja. Dla mnie to jest, skoro mamy po to świętych i błogosławionych, żeby z nich brać wzór, to nie znaczy, że ja mam w tej chwili lecieć i oddawać swoje życie za kogoś tam, ale zadać sobie pytanie albo wziąć z tego co, co, coś. Co mogę wdrożyć, włożyć w swoje życie? Jak mogę się dostosować do tego, żeby naśladować tych ludzi? Nie mówi nikt, że jeden do jednego musisz mm -hmm. to robić. Ale, mówię, drugą sprawą jest to, że nie możemy oceniać z dzisiejszej perspektywy wydarzeń, które miały miejsce wtedy. Tam była okupacja, która. My prwała... nawet nie wiemy, co się wydarzy jutro. I wiesz co, ja nawiążę jeszcze do jednej rzeczy. Dziś rano słuchałam e, takiego radiowego słuchowiska. I jedno z ostatnich zdań, jakie pada w tym słuchowisku, to jest historia pewnego policjanta, który mówi: Jutro rozpoczynam nowe życie. Kupiłem dom w Sopocie, przeprowadzam się, bo jutro przechodzę na emeryturę. To będzie najpiękniejszy dzień w moim życiu i na pewno o nim nie zapomnę. To będzie 1 września 1939 roku. I powiem ci, usłyszałam to zdanie, wiedząc, jaki temat dziś będziemy omawiać, i ciarki przeszły mi, po ciele, bo sprawdzamy, rozliczamy ludzi, którzy żyli kilkadziesiąt lat temu, którzy żyli w innej rzeczywistości, którzy czym innym też na co dzień, mówi o strawie duchowej. Czymś innym się karmili. A ja myślę, jakoś że... brak nam refleksji na temat tego, co będziemy robić jutro, jakimi ludźmi jutro będziemy. Wiesz, przyszło mi jeszcze do głowy jedna rzecz. Mm. No bo właśnie, bo nie możemy ominąć tego, że oni żyli ewangelią. To byli ludzie, którzy byli tak. głęboko wierzący tak. i dla nich oni się tym życie ewangelią wyrażało się właśnie między innymi w tej pomocy tym ludziom. Po prostu. Oni za bardzo tego nie rozkminiali podejrzewam. zresztą to, to mamy w tych świadectwach, tak. prawda? że to nie była jakaś. Długa, wiecie, droga, czy, czy tak. Czy a na, na jakich warunkach? Czy może tak, to Czy wtedy, to się niebem skończy, ta, czy, czy, czy jednak to, nie? Nie, po prostu trzeba było pomóc ludziom. I teraz z jednej strony mamy tutaj falę hejtu dotyczącego tej rodziny. Mhm. A co, ci sami ludzie napisaliby o tej rodzinie, gdyby w imię tego, żeby ratować własną skórę, własne dzieci i, i, i siebie po prostu wydaliby tych Żydów. Tych, i być może jeszcze ileś rodzin, które gdzieś tam w Markowej bądź w okolicy były, o których być może wiedzieli. Gdyby po prostu wszystkich wydali w ręce Niemców, a sami zachowali życie i, i, żyli, do, i żyli w porządku. Albo tak, albo nie, bo to też nie jest powiedziane, że Niemcy by ich o, o, oszczędzili. Co ci ludzie wtedy by napisali? Co, co, co byśmy czytali dzisiaj w tych komentarzach, gdyby ta rodzina. Znaczy, inna sprawa, że o tej rodzinie nikt by pewnie nie wiedział. Nie byłaby tak znana, jak jest dzisiaj, ale jest znana dlatego, że mieściło im się w głowach to, żeby pomóc drugiemu człowiekowi, nawet narażając własne życie. To ja jeszcze na zakończenie zupełnie inne pytanie zadam, trochę też z innej strony. Co napisaliby w tych komentarzach wtedy, kiedy oni poprosiliby o pomoc, a tej pomocy by nie otrzymali? I myślę sobie, że w ogóle do tego tematu hejtu ja bym jeszcze Mikołaj wróciła kilkukrotnie, bo wiesz wydaje mi się, że też ten program nas do tego mobilizuje, że jak sięgamy i sprawdzamy komentarze, czytamy różnego rodzaju artykuły. Wiesz co? To ja mam propozycję. Kasia, jedna propozycja dla wszystkich, którzy nas oglądają, którzy ten odcinek obejrzą. Popatrzcie dokładnie, zadajcie sobie trud i przeczytajcie wszystkie komentarze, które będą pod tym filmem bo to też może być ciekawa lekcja po tym, co myśmy dzisiaj tu powiedzieli. Tak jest. Wielkie, wielkie dzięki. Do zobaczenia. Jeżeli chcecie, żebyśmy jakiś temat poruszyli, to śmiało do nas piszcie, chociażby w komentarzu pod, pod tym filmem. No i oczywiście też ogromna zachęta do tego, żeby subskrybować kanał Salvenet. Do zobaczenia wszystkiego dobrego. Dzięki, Mikołaj. Dzięki.